porażek. Każde pokolenie miało swoich piłkarskich liderów i wyjątkowych zawodników. Niemniej jednak w historii naszego klubu jest okres przez wielu uznawany za złotą erę. W latach 60. ubiegłego wieku murawę tego stadionu opanowało grono niezwykle utalentowanych piłkarzy, którzy dodatkowo trafili pod skrzydła równie utalentowanego trenera Tadeusza Rysaka. To, co dodatkowo stanowiło o wyjątkowości tej drużyny, to fakt, iż zarówno zawodnicy, jak i trener wywodzili się z terenu naszej gminy, a owocem tej współpracy był historyczny awans na ówczesny, centralny poziom rozgrywek, jakim była trzecia liga. Awans, który odbił się ogromnym echem w całej piłkarskiej Polsce, bo nagle wśród drużyn o ugruntowanej marce, wywodzących się z dużych, miejskich ośrodków, pojawiła się drużyna z małej, wielu nieznanej Izbicy. Drużyna ta przez lata walczyła na wysokim poziomie, nie ustępując kroku uznanym markom z naszego regionu i innych części Polski. To w tamtym okresie nasz klub zdobył kolejowe Mistrzostwo Polski, zaś juniorzy zdobyli trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Ówczesną drużynę stanowiło grono niezwykle utalentowanych zawodników, o których pamięć trwa do dziś i którzy do dzisiaj cieszą się ogromną estymą wśród kibiców i sympatyków ruchu Izbica. Mając na uwadze, jak ważną rolę dla tylu pokoleń piłkarzy pełnił nasz stadion, doceniając wagę i znaczenie, jakie wciąż odgrywa on dla obecnych pokoleń, zarząd klubu zdecydował się, by nadać mu imię patrona. Osoby, która dla kolejnych pokoleń młodych adeptów będzie potwierdzeniem, iż dzięki talentowi, ciężkiej pracy oraz umiłowaniu dla sportu można uzyskać sportowy awans na najwyższe szczeble. Osoby, której historia udowadnia, iż można z małych miejscowości wejść na piłkarskie salony. W 2020 roku zarząd klubu po wielu konsultacjach, dyskusjach i analizach zdecydował się oddać decydujący głos w sprawie wyboru patrona naszym kibicom i sympatykom. Niełatwy był również wybór kandydatów na patrona, gdyż w przywołanym złotym okresie naszej drużyny w jej szeregach grało ogromne grono utalentowanych zawodników. Niemniej jednak kapituła zdecydowała się na wybór pomiędzy Tadeuszem Rysakiem, zawodnikiem i trenerem drużyny, która zdobyła wspomniany awans do trzeciej ligi, najwybitniejszym trenerem w historii naszego klubu, oraz Adamem Suszkiem, zawodnikiem, który zdobył z ruchem Izbica wspomniane mistrzostwo i awans i który dzięki umiejętnościom dostąpił zaszczytu gry z orzełkiem na piersi w juniorskiej kadrze Polski. Sportowa historia obu kandydatów dla wielu naszych piłkarzy jest przykładem pięknej sportowej kariery, której ukoronowaniem była możliwość posmakowania piłki na najwyższym krajowym poziomie. Gra przed tysiącami kibiców, uwielbienie fanów oraz to, co wydaje się najbardziej cenne. Ogromny szacunek całej piłkarskiej społeczności. Każdy z sympatyków i kibiców ruchu Izbica swój głos w wyborze patrona mógł oddać w okresie kilku miesięcy i w kilku formach, zarówno stacjonarnie, jak i internetowo. Z możliwości tej skorzystało kilkuset sympatyków ruchu Izbica. Decyzją głosujących na patrona stadionu gminnego w Izbicy został wybrany pan Adam Suszek. Decyzja kibiców i sympatyków ruchu Izbica zdobyła również uznanie w oczach Rady Gminy Izbica, która podjęła stosowną uchwałą decyzję o nadaniu imienia stadionowi gminnemu w Izbicy. Z tego miejsca zapraszam wójta gminy Izbica, pana Jerzego Lewczuka oraz najbliższą rodzinę naszego patrona, małżonkę, panią Gabrielę Suszek, oraz córki Agnieszkę Dziębę i Małgorzatę Zakrzewską do odsłonięcia pamiątkowej tablicy i tym samym do oficjalnego nadania stadionowi gminnemu w Izbicy imienia Adama Suszka. Zapraszamy Państwa bezpośrednio przed wejście do budynku klubowego, gdzie zostanie za chwilę odsłonięta pamiątkowa tablica.
Thank you.